Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj na kolejnym wykładzie dotyczącym zagadnień art brandingu z cyklu, który jest częścią dużego programu Sztuka ku pokrzepianiu serc, organizowanego od początku lockdownu, od połowy marca przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia i Fundację Artystyczna Podróż Hestii. Ja nazywam się Magda Konkoleska i będę miała przyjemność dzisiaj opowiedzieć Państwu już na ostatnim naszym wykładzie o artystach, którzy się stali markami i o kooperacji tych marek artystycznych z markami firmowymi. I chciałabym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili, jak ta kooperacja wygląda, ponieważ dzisiaj świat sztuki jest też światem marek. Oczywiście rozmawiamy o tych wybitnych, bardzo znanych artystach i mam nadzieję, że dzisiaj będę mogła Państwu pokazać kilka takich przykładów. Gwiazdy współczesnej sztuki, projektowania czy architektury obsypują gotowe produkty globalnych koncernów czy globalnych instytucji warstwą gwiezdnego pyłu. Tak Igor Gałązkiewicz opowiada, rozpoczyna jakby swoją opowieść w książce, która tutaj już była przytaczana, czy to w art brandingu, czy to w książce o projektowaniu doświadczeń. Rozpoczyna taki właśnie rozdział dotyczący zagadnienia artystów, którzy stali się markami. Mi się bardzo podoba to określenie gwiezdny pył, bo rzeczywiście, co będę starała się Państwu dzisiaj pokazać, te produkty czy te miejsca, bo też będziemy mówić o miejscach związanych z organizacją przestrzeni, z architekturą, no właśnie są obsypane gwiezdnym pyłem przez dzieła czy przez twórczość artystyczną. Oczywiście rangę sztuki gotowym produktom nadał nie kto inny niż Andy Warhol, a za nim cały pop art, dzisiaj limitowane, ale także nielimitowane serie produktów są sygnowane nazwiskami no właśnie gwiazd artystycznego świata. Bo tak jak powiedziałam, współcześni artyści stali się globalnymi markami, a ich widoczność, ich możliwości są, no, nie mogą zostać obojętne dla firm. Więc dzisiaj no, tymi znanymi nazwiskami opatrywane są niemal wszystkie rodzaje produktów i te luksusowe, właśnie limitowane, ale też te zwykłe, również te zwykłe produkty. Ja na początku tego cyklu, kiedy się z Państwem widziałam i opowiadałam o raportach Ergo Hestii, raportach, które też wynikają ze współpracy z artystami, wspominałam o tym, że art branding nie jest łatwą sztuką i że wymaga pewnej subtelności, bo nie wszyscy artyści, nie każde dzieło pasuje do marki. I dzisiaj mam nadzieję pokazać kilka takich przykładów, które właśnie są subtelne i bardzo dobrze do koncepcji marki, do przesłania i do wartości marki pasują. Zaczniemy od Damiena Hirsta, rocznik 65, czyli 55-letni artysta, brytyjski przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki, jeden z czołowych artystów, którzy zdominowali scenę artystyczną Wielkiej Brytanii w latach 80. i w latach 90. Uważa się go za jednego z najbogatszych artystów Wielkiej Brytanii, ale pewnie nie tylko Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim jednego z najbardziej kontrowersyjnych artystów. Tutaj go widzimy na tle dzieła Fizyczna niemożność śmierci w umyśle kogoś żyjącego i również widzimy go na tle pozującego na tle swojej wystawy w Tate Modern w 2012 roku i również na tle dzieła o no, takiej bardzo trudnej nazwie Stałem się śmiercią, niszczycielem światów, do którego użył motyli, o czym będę za chwilę mówiła. Kim jest Hirst? Hirst się wychował w katolickiej rodzinie w Leeds. Matka opisywała go jako dość chorowite dziecko. Od wczesnych lat interesowały go jakieś zagadnienia takie dość makabryczne aspekty życia. Jako nastolatek lubił przeglądać jakieś książki o różnych patologiach, o
interesowały go wyglądy różnych chorób. Na swojej stronie pisze, że jako 16-latek chętnie bywał na wydziale Leeds Medical School, gdzie rysował no, życie w cudzysłowiu, bo głównym tematem jego wczesnej twórczości no właśnie jest śmierć. On trafiał też, on był takim troszkę łobuzem jako dzieciak, trafiał w różne kłopoty, nieraz był przyłapany na kradzieży w sklepach, no ale mimo tych wszystkich trudności udało mu się trafić na studia do Goldsmith College na University of London, gdzie właśnie studiował sztukę i na studiach kontynuował właśnie to swoje zainteresowanie śmiercią, a nawet nie tyle śmiercią, co taką relacją pogodzenia myśli o śmierci z życiem. On już na studiach również zainteresował się rzeźbą i na drugim roku zasłynął z wystawy Freeze. Tą wystawę sam kuratorował, ale też oczywiście wystawiał swoje dzieła i uważa się, że ta wystawa była przełomowa nie tylko w karierze Damiena Hirsta, ale także dla całej sceny artystycznej Wielkiej Brytanii, gdyż on i jego koledzy wystawiający podczas Freeze zostali uznani za część takiego bardzo ważnego i przełomowego ruchu Young British Artists. Wtedy też Damian Hirst zaczął opracowywać taki swój drugi, najbardziej rozpoznawalny styl, czyli takie kropkowane, punktowane obrazy, które są wypełniane kolorami, o których też za chwilę powiem. W 1991 roku, czyli znowu jeszcze na studiach, zaczął taką swoją serię Natural History i umieszczał martwe zwierzęta w przezroczystych zbiornikach, które wypełniał formaldehydem, co oczywiście miało pomóc zapobiec procesowi rozkładu. I ta praca, na której tle właśnie go Państwo widzicie, czyli fizyczna niemożność śmierci w umyśle kogoś żyjącego, to jest właśnie dzieło przedstawiające martwego, 4-metrowego rekina, kupionego u australijskiego rybaka w takim właśnie szklanym zbiorniku z formaldehydem. I jakby o czym jest ta historia? Ta historia jest oczywiście o uczuciu strachu, o jakiejś takiej konfrontacji widza, który jest jednak w bezpiecznej, no, bezpiecznej sytuacji z potęgą jakiejś straszliwej ilości wody, no i z tym olbrzymem niemalże ze szczęk albo ze szczęk, bo sam Damien Hirst w wywiadzie z kuratorką Tate wspomina, jakie niesamowite wrażenie zrobił na nim ten film. I jakby ta historia jest, to dzieło jest właśnie taką próbą konfrontacji widza no, z takim ogromem strachu. W tym okresie, kiedy on już zaczął tą serię Natural History, już zdobył patrona w postaci Charlesa Saatchiego, biznesmena, kolekcjonera dzieł sztuki. No, oczywiście dzięki Saatchiemu bardzo się to, jakby ta znajomość z Saatchim i to, że zaczął go kupować i promować, przyczyniło się niesamowicie do wzrostu rozpoznawalności Hirsta i do jego no, jakby popularności. Jednym z takich najważniejszych punktów w jego karierze jest pokazanie pracy Mother and Child Divided podczas Biennale Sztuki w Wenecji w 1993 roku, a już 2 lata później Hirst zostaje laureatem bardzo prestiżowej nagrody Turnera. W czerwcu 2007 roku natomiast to dzieło, na pewno Państwu znane, zostaje wystawione w White Cube w Londynie. Praca zatytułowana For the Love of God, czyli mówiąc krótko, Na miłość boską. Przedstawia, jak Państwo widzicie, na pewno wielokrotnie żeście ją widzieli, wykonaną z platyny ludzką czaszkę inkrustowaną diamentami. Inspiracją dla Hirsta była inkrustowana turkusami czaszka aztecka, którą widział w British Museum, a aby wykonać właśnie tą pracę, to kupił autentyczną, XVIII-wieczną czaszkę ludzką. Na tej podstawie wykonał odlew, nawiercił w nim otwory, w którym włożył 8601 diamentów. Wszystkie diamenty ważą 1106 karatów, a największy z nich, różowy, nie wiem czy Państwo to widzicie na ekranach, taki w kształcie gruszki, ma 52 karaty. Nazwa rzeźby pochodzi od wypowiedzi matki, podobno. Od wypowiedzi matki Hirsta, która oglądając jedną z jego poprzednich prac miała powiedzieć: na miłość boską, co wymyślisz następnym razem? I otóż właśnie on wymyśla taką czaszkę. I oczywiście to, że ona jest
symbolem śmierci, a jednocześnie symbolem pieniądza, no wiele nam, w zasadzie wszystko nam mówi. Trzeba pamiętać, że Hirst, sztuka Hirsta traktuje o pieniądzach, ona traktuje o robieniu pieniędzy, ona traktuje o takich najniższych instynktach, o takich trudnych emocjach, jakim jest strach, jakim jest lęk, jakim jest pożądanie, jakim jest pazerność. To wszystko w jego gdzieś pracach znajdziemy. I rzeczywiście to jest praca, która wzbudziła również ogromne kontrowersje. On musiał wydać 14 milionów funtów na wykonanie tej rzeźby, no ale gdy młotek na aukcji po raz trzeci uderzył, to cena w 2007 roku, cena zatrzymała się na 50 milionach funtów. Kontrowersyjny artysta, no, znany z tego utopienia rekina w formalinie, postanowił wypromować swój nowy cykl. Otóż to jest cykl tych obrazów kropkowanych, o których wspominałam na początku. Hirst opisuje te obrazy jako sposób na pokonanie koloru, a wręcz mówi na zmniejszenie radości koloru. I oczywiście dla niego w sensie formalnym to było rozwiązanie wszystkich problemów, które wcześniej miał z kolorem. No i oczywiście tutaj pokazuje tą promocję, czy sposób tej promocji, ponieważ on jest bardzo charakterystyczny dla budowania właśnie marki artysty. Sieć galerii Gagosian Gallery otworzyła w styczniu 2012 roku w swoich 11 lokalizacjach na całym świecie właśnie wystawy tych dzieł. Powiedziałabym, że też dzieł kontrowersyjnych, chociaż może to tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale kontrowersyjne były i są dlatego, ponieważ one powstały w wyniku jakby pracy, nie fizycznej pracy, czyli nie były namalowane przez Hirsta, tylko on się tutaj posłużył całym sztabem asystentów. I żeby jeszcze podgrzać tą atmosferę kontrowersji, to właśnie Hirst z Gagosianem, ze znanym kolekcjonerem Larry Gagosianem, obiecali, że osoba, która obejrzy owe kropki we wszystkich galeriach sieci, to znaczy w Londynie, w Los Angeles, Paryżu, Rzymie, Hongkongu, otrzyma jedną z prac Damiena Hirsta na własność. Pierwszą osobą, która tego dokonała, został Valentin Uchowski. Pewnie Państwu znane to nazwisko. Były dyrektor generalny Paddle Aid, no, który teraz ma trochę kłopotów, bo jest oskarżany o jakąś niegospodarność w Paddle Aid i stąd też jakby zrezygnował z tego stanowiska. No niemniej jednak miłośnik sztuki, miłośnik podróży, więc udało mu się w ciągu 8 dni te wszystkie galerie zobaczyć. No prawdopodobnie mógł sobie sam taką pracę mimo bardzo wysokich cen kupić. No niemniej jednak, no właśnie to pożądanie, to podróże, ta próba jakby przechodzenia, doświadczania, bo cały czas rozmawiamy o doświadczaniu, doświadczania tej sztuki w taki trochę inny sposób, gdzieś go skłoniła do takiej, no nazwijmy to, zabawy. W sztuce Hirsta najważniejsze jest nazwisko artysty. To ono jest największym osiągnięciem i to właśnie on to swoje nazwisko wypracowuje w każdym ruchu i na każdym kroku. Ta praca jest pracą, która pokazuje, czy jest przykładem takiej nowej serii obrazów, które on rozpoczął w 1995 roku, obrazów spinowych. Spin art to jest taka forma sztuki, która wykorzystuje farbę, płótno, jakieś błyszczące kartony i taką obracającą się platformę. Ona oczywiście, nawet Państwo możecie znaleźć definicję spin artu w Wikipedii, która to definicja jest zabawna, bo mówi, że no oczywiście ona jest wykorzystywana przede wszystkim do rozrywki, do angażowania dzieci w proces tworzenia sztuki. Oczywiście mogą też korzystać z tego dorośli, jak nam mówi Wikipedia, ale platformy spinningowe są bardzo interesujące. One są zasilane elektrycznie lub bateryjnie, a bardziej skomplikowane platformy umożliwiają zmianę prędkości tej artyście, zmianę prędkości obrotowej. I gdy płótno się obraca, to te siły odśrodkowe ciągną mokrą farbę na zewnątrz, tworząc takie bardzo skomplikowane wzory. Podczas obracania się artysta może kapać więcej farby na płótno, nakładać na siebie farby, tworząc w ten sposób bardzo różne efekty.
efekty. No i oczywiście używając różnych kolorów, taki wykwalifikowany artysta, jakbym to powiedziała, może mieszać kolory no, w jakiś taki bardzo subtelny sposób i no, nawet w taki sposób zamierzony, ale nie przypadkowy, chociaż ponieważ to płótno obraca się z bardzo dużą prędkością, to oglądanie tego obrazu tworzonego jakby w trakcie na płótnie jest dość trudne, jeśli w ogóle możliwe. I dopóki ta platforma nie przestanie się obracać, no to jednak ten efekt końcowy jest no niepewny i może być dużym zaskoczeniem. Hirst też na Instagramie, a ma komu się pokazywać, bo ma umieszczonych 716 postów, a obserwujących jest 700 tysięcy. On oczywiście informuje o wszystkich swoich osiągnięciach, pokazuje też, jak wygląda jego pracownia i tutaj ją Państwo widzicie. Hirst również działa charytatywnie, co również dokumentuje na Instagramie. No ostatnio oczywiście w związku z sytuacją na świecie zbiera również fundusze dla służb, między innymi dla brytyjskich medyków, ale też dla potrzebujących, jakby którzy w tej trudnej sytuacji się obecnie znaleźli, też zbiera no, kolosalne kwoty. Te tłumy na Instagramie są nie tylko oczywiście na Instagramie, bo mimo kontrowersji, a właściwie no dzięki kontrowersjom, jakie on sam wzbudza, na wystawy Hirsta przybywają absolutne tłumy. Sympathy in White Major Absolution 2 to jest instalacja, którą Państwo widzicie. W 2012 roku przyciągnęła na wernisaż, uwaga, ponad 500 000 gości. Składała się jakby z dwóch części. Pierwsza część nazywała się In and Out Love i to był pokój z białymi płótnami, do których Hirst przymocował larwy egzotycznych motyli. Te wykluwały się i fruwały pośród zwiedzających, posilając się sałatką owocową. No i niestety też kończyły swój krótki żywot na oczach odwiedzających wystawę. Druga część to Out of Love i to jest pomieszczenie, w których z martwych motyli Hirst stworzył obrazy. No oczywiście no, Państwo pewnie się domyślacie, że ta instalacja, ale nie tylko ta, wzbudziła ogromne kontrowersje i wielki sprzeciw obrońców zwierząt. No, miała ona pokazywać takie przenikanie się życia i śmierci, piękna i okropieństwa. No i oczywiście miała na celu uświadomienie widzom, publiczności, ulotności życia. I to na właśnie tle tej instalacji z motyli zobaczyliście go Państwo dzisiaj na ekranie po raz pierwszy. Niemniej kontrowersyjna ta czaszka, wspominana już praca For the Love of God z 2007 roku, to już też temat kultowy. No ale tutaj ona jest jakby pokazana w innej wersji. Tutaj zbliżamy się do kooperacji z markami. Dziesięciolecie stworzenia tego szala, który tutaj widzicie z czaszką, która stała się takim no, bardzo ważnym elementem stylu Aleksandra McQueena. To dziesięciolecie stało się pretekstem do nawiązania nowej kooperacji, nowej współpracy. On wypuścił, Aleksander McQueen wtedy wypuścił limitowaną kolekcję 30 jedwabnych szali zaprojektowanych właśnie przez Hirsta. No i oczywiście już możecie Państwo się zorientować z tego ruchu tutaj modelki, o jakiej serii mówimy. Otóż właśnie mówimy o tej serii z motylami. Bo od 2009 roku Hirst tworzy te kalejdoskopowe takie instalacje, kolaże, które są zbudowane z prawdziwych owadów i te wzorce przeniesiono na jedwab. No i oczywiście za szal Damiena Hirsta, Aleksandra McQueena trzeba było zapłacić od 630 do prawie 1200 dolarów, ale oczywiście to tylko ułamek wartości samych dzieł z tej entomologicznej serii artysty. Ale kropki, które tu pokazywałam wcześniej już w tych obecnych jakby dziełach Hirsta, tutaj pokazuje jakby w innej wersji, no bo oczywiście w wersji Mickey Mouse, to jest płótno wykonane w 2012 roku. On został zaproszony przez Disneya do stworzenia dzieła zainspirowanego myszką Mickey. Taka właśnie była jego odpowiedź. Ta praca również została wystawiona na aukcji w Christie w Londynie w 2014
roku. W 2014 roku na rzecz Kids Company, organizacji charytatywnej od dawna wspieranej przez Hirsta, i na tej aukcji przyniosła 902 tysiące, a nawet troszkę ponad funtów. Dlaczego on takie dzieło, jak on sam mówi, pozwolę sobie Państwu zacytować. Rzecz w Miki polega na tym, że mimo wielu zmian formy i skojarzeń jest ponadczasowa. Oczywiście Swatch. W pewnym sensie, mówi dalej Hirst, w pewnym sensie idea myszki Miki w XXI wieku pozostaje taka jak przed dziesięcioleciami. Jako dziecko oglądałem kreskówki, a moje dzieci też je oglądają. Jest istotna, ponieważ pozostaje tak głęboko zakorzeniona w kulturze i wciąż wygląda tak świetnie. Sposób, w jaki dzieci bawią się dzisiaj, zmienił się radykalnie, ale dzieci wciąż są dziećmi i kochają te same rzeczy. On oczywiście mówi o tym, że wykorzystanie tych prostych środków, żeby uchwycić tą istotę formy wyłącznie dzięki sile koloru, było najfajniejszym, najciekawszym i największym wyzwaniem. I sam mówi o tym, że uwielbia to, że potrzeba tylko kilku kolorowych kropek, żeby stworzyć coś tak natychmiast rozpoznawalnego. No i oczywiście to jest tak rozpoznawalne, że z jednej strony jest wzbudza kontrowersję, a wiadomo, że to się najbardziej sprzedaje, no ale przez to, że jest właśnie też taka jego marka rozpoznawalna, to natychmiast docenił to Swatch. Hirst jest w ogóle artystą, który ma niesamowity talent do znajdywania właściwego momentu. I właściwym momentem dla tej pracy był moment, kiedy on po prostu wykorzystał 90. rocznicę jednej z popowych ikon naszych czasów, bo myszka Miki jest taką ikoną. No a kto lepiej by połączył taką prestiżową linię zegarków z myszką Miki niż Hirst? No jest to bardzo proste połączenie, ale w tej prostocie tkwi siła. A Swatch, no Swatch wiadomo, jest znany z rewolucyjnych koncepcji, kreatywnych modeli, też trochę z prowokacji. Swatch uwielbia zaskakiwać swoich odbiorców, tak jak Hirst. Zegarki Swatcha to jest bardzo popularne płótno dla artystów pracujących w różnych stylach. Swatch zaprasza do współpracy wielu artystów, prawdopodobnie to największa galeria sztuki na nadgarstku. W każdym razie projektując, tutaj Państwo widzicie limitowane serię, projektując design zegarków Swatch, Hirst podzielił wizerunek Miki na charakterystyczne właśnie kółka, wykorzystał minimum kolorów i stworzył dwa wzory sygnowane podpisem dla limitowanej kolekcji. Spot Mikey był zarezerwowany tylko dla 1999 sztuk, a ta druga kolekcja, która też była limitowana, miała 19999 sztuk. Ta była bardziej taka może abstrakcyjna. I Vans, kochany przez Amerykanów, ale nie tylko. Niezwykle popularna marka butów, która no, też gdzieś znalazła Hirsta w tej swojej drodze do poszukiwania dobrego jakby doświadczenia dla swojego odbiorcy. I tutaj macie Państwo zaprojektowane przez Hirsta cztery, no, Państwo widzicie dwie, ale za chwilę dwie kolejne. Cztery takie próby pokazania Vansów w świetle sztuki. Oczywiście mamy tutaj spin art, czyli tę formę sztuki, którą Państwu przed chwilą pokazywałam, z obrotową platformą. Mamy tutaj słynne kropki. Mamy również wariacje na temat motyli i wariacje na temat czaszki. Komentując tę współpracę, Hirst powiedział, że zawsze kochał Vansy, no jak pewnie wielu ludzi, którzy sobie cenią wygodę, bo Vans, mimo że to zaczynał od jakby, jest to producent butów, akcesoriów sportowych przeznaczonych do skateboardingu, surfingu czy snowboardingu, ale oczywiście też jest kochany przez wszystkich, którzy, tak jak powiedziałam, lubią wygodę. Kolejna realizacja to jest realizacja już innego typu.
no też produktowa, ale innego typu produktu, Palms Casino Resort, zwany również jako Palms, luksusowy hotel i kasyno w Las Vegas, otwarty w 2001 roku, w 2006, chyba w 2005 roku została otwarta druga wieża hotelowa Fantasy Tower, wybudowana za jakąś bajeczną sumę $600 milionów. Ten Palms należy do rodziny Maloff, który on jest ogromnym pasjonatem koszykówki. Oni są właściwie większościowymi udziałowcami drużyny NBA Sacramento Kings, więc w tym Fantasy Tower nawet utworzono dwupiętrowy apartament z jedynym na świecie prywatnym boiskiem do gry w koszykówkę jako częścią apartamentu. Ale to, co Państwo tutaj widzicie, to oczywiście jeszcze nie jest to apartament, który zaprojektował Damien Hirst, to za chwilę, ale widzicie to takie dwa główne pomieszczenia przyjemności, czyli drinking bar i gra i miejsce, gdzie można grać, uprawiać hazard. No i nie ma się co dziwić, że w tych miejscach właśnie są szarki, właśnie są te budzące taki strach. Trochę właśnie jest takie mrugnięcie do widza, że jesteście tutaj w miejscach, w których możecie odczuwać też strach, no troszkę inny, trochę przed czym innym. Niemniej jednak, no nie ma tutaj, znaczy tu jest jakaś bezpośrednia korelacja z tym, o czym Hirst mówi, tworząc tego rekina, że chciał konfrontować ludzi z takim poczuciem, bezpośrednim poczuciem lęku, obawy i strachu, jednocześnie trzymając tego widza w takiej dość bezpiecznej przestrzeni. W Las Vegas, w tym w Palms, on tworzy apartament hotelowy. No niestety nie sądzę, żeby kiedykolwiek udałoby mi się tam zamieszkać. Państwu oczywiście tego bardzo życzę. $100,000 za noc. No i mamy tutaj zawieszone oczywiście nasze rekiny, grafika wieloformatowych tablet. To jest też nawiązanie do jednej z prac Damiena Hirsta. Podłogi wzorowane na motylach. Wszystko to czeka na bardzo bogatych gości przybywających do tego apartamentu hotelowego. I kolejna praca, nie bez powodu pokazałam najpierw dzieła Damiena Hirsta, żebyście Państwo mogli zorientować się, jakie są relacje czy korelacje między tymi dziełami sztuki, a tymi produktami czy markami, które z marki Hirsta korzystają. To jest oczywiście to jest produkcja, która powstała we współpracy ze Snapchatem. On został zaproszony przez Snapchata do współtworzenia takiej rzeczywistości rozszerzonej, która właśnie napełniona jest sztuką. I miliony użytkowników Snapchata na całym świecie teraz mogą stworzyć swoje własne dzieło zainspirowane właśnie tym spin painting w swojej komórce, nie wychodząc z domu. Bardzo ważnym aspektem, który tu Państwo widzicie na ekranie, bardzo ważnym aspektem współpracy jest to, że to partnerstwo wspiera Partners in Health, organizację, która zajmuje się pomaganiem ludziom z krajów rozwijających się radzić sobie z wpływem COVID-19. I tutaj przed Państwem sam artysta we własnej osobie i zdjęcie prezentujące, jak ten działa, film prezentujący, jak ten działa proces. A tutaj artysta na tle swojego obrazu, który można zrobić właśnie w aplikacji Snapchat, każdy samodzielnie może takie dzieło sztuki zrobić. I jak zobaczyłam pierwsze te dwa zdjęcia, to musiałam się chwilę zastanowić, co widzę, ale oczywiście widzimy parę jeansów Levi's. W 2008 roku współpracował z firmą produkującą Levi'sy i powstała kolekcja jeansów, na które zostały, oczywiście już Państwo teraz widzicie, przeniesione jego kultowe obrazy też z tej serii Spin. Dodaję je oczywiście do chyba bardziej znanego numeru Levi'sa, czyli do 500 jedynek. Wyprodukował 3 ultra ekskluzywne wersje jeansów. Jedna była sprzedawana w momencie, kiedy
uwalniany był ten projekt, to jedna była sprzedawana w Colette w Paryżu, jedna w Sinch w Londynie, a druga w Ten Corso Como w Mediolanie. No te ultra ekskluzywne serie miały ultra ekskluzywne ceny, po powyżej 5000 funtów, około 10 tysięcy, a nawet więcej euro. Ale ta wersja limitowana ma też taką inną odsłonę, to znaczy obie są limitowane, ale ta, o której mówiłam, jest ultra droga i ultra limitowana, ale jest jeszcze wersja limitowana, już taka wersja dla wszystkich. I teraz proszę pomyśleć, dlaczego Hirst, tak? No, nie bez powodu mówiłam o jego dzieciństwie, gdzie się wychował i kim był, bo oczywiście to jest taki chłopak, który chodzi w Lewisach 501. To jest taki chłopak, który jest nie pochodzi z bogatej rodziny. To jest chłopak, który zna życie. To jest chłopak, który pracuje w tych spodniach i jednocześnie jakby jego marka jest marką jego samego, jego osobowości, jego historii, jego dzieciństwa. Jednocześnie jest wypełniona jego sztuką. Ta technika spinning artu, która stała się jego sygnaturą, została przez Lewisa doceniona, użyta. Ona się trochę różniła, ta ostateczna kolekcja trochę się różniła od oryginalnego projektu Hirsta, no ale ten kolorystyczny efekt bezsprzecznie należy do twórcy, który zawsze się wyróżnia, zawsze będzie znakiem rozpoznawczym jego twórczości. Yaomi Kusame już Państwo poznaliście na wykładach moich koleżanek, królowe kropek. Kusame można znaleźć w internecie, nawet jeśli się nie pamięta jej nazwiska, wystarczy wpisać kilka podstawowych haseł. Artystka, kropki, psychiatryk, dynie, kolory i wyskakuje nam Kusama. Wyskakuje nam razem z tą swoją całą psychodelią, intensywną medytacją nad przyrodą, skomplikowanym życierysem, no właśnie takim gigantycznym ładunkiem jakichś przeżyć. Wiadomo, gdzie przebywa obecnie. Od momentu dobrowolnego zgłoszenia w 1977 roku mieszka w szpitalu psychiatrycznym w Tokio. Jej historia, jej biografia to jest historia o nawracającej od dzieciństwa psychozie, ale też historia o propozycji barterowego seksu z Richardem Nixonem. No i przede wszystkim tych 40 paru latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym w Tokio. Ona się urodziła w 1929 roku, więc ma już 91 lat. To jest wciąż żyjąca artystka w Matsumoto. Jej rodzina należała do takiej zamożnej grupy społecznej. Zajmowali się uprawianiem kwiatów. No, miała bardzo trudne dzieciństwo, bardzo trudne relacje w rodzinie. To małżeństwo jej rodziców było kojarzone. Ojciec zdradzał jej matkę przez całe życie, a matka wysyłała małą Yaoi, żeby śledziła tego ojca i donosiła jej, co tam ojciec robi. Więc ona była jakoś straszliwie upokarzana i do tego wszystkiego jeszcze matka zdecydowanie nie zgadzała się na uprawianie przez nią sztuki, ale do tego stopnia, że darła jej pracę, przewracała krzesła, stołki, miejsca, gdzie ona pracowała, po prostu demolowała, więc rzeczywiście to dzieciństwo było bardzo trudne. Ona mając 10 lat zaczęła doświadczać jakichś takich bardzo dziwnych rzeczy, takich rzeczy właściwych raczej dla świata pozazmysłowego, czy wyobraźni niż dla rzeczywistości, ponieważ zaczęła dostrzegać aury pojawiające się wokół przedmiotów, słyszała głosy roślin, głosy zwierząt i takie właśnie halucynacje czy wizje stanowiły podstawę tego szczególnego doświadczenia małej Kusamy, która później zacznie się sama określać jako Alicja w Krainie Czarów. Pamiętajcie o tym Państwo, oglądając produkty sygnowane przez Yaoi Kusame. W 1957 roku pojechała do Stanów. No i w tych Stanach niestety zrobiła genialną karierę, natomiast ten stan zdrowia jej się pogarszał. Ona to uznanie, które zdobyła w Stanach, przypłaciła i stresem, i nasileniem się tych stanów neurotycznych. Więc rzeczywiście miała tam z jednej strony bardzo dobrze, bo jej prace były wystawiane, zarabiała sporo pieniędzy po pierwszym okresie takim bardzo trudnym. W drugiej połowie lat 60. w sztuce Yaoi Kusamy pojawił się taki nowy motyw lustra. To o tym też trzeba pamiętać, oglądając jej realizację. Natomiast ona sama kreuje się, czy jakby zasłania taką wersją maski kwiatu i oczywiście kropek, bawy
wyrażane przez nią wielokrotnie życzenie bycia kropką no nie jest naszym zmysłom dostępne w sferze fizykalnej, raczej tylko właśnie w sferze sztuki, czy wyobraźni, czy umysłu. I ona często gdzieś się zasłania takimi wyobrażeniami właśnie Alicji w Krainie Czarów, pokazując siebie też taką wystylizowaną, właśnie będącą kropką, czy częścią pewnej instalacji, która jest z kropek złożona. Ważną też sygnaturą jest dynia. W ciągu 2 lat, kiedy ona spędziła w Kioto studiując sztukę, to maluje bez przerwy, z olbrzymią konsekwencją, graniczącą wręcz z obłędem, maluje liczne przedstawienia dyni i to jest bardzo rozpoznawalny dla niej znak, który też zobaczymy w realizacjach art brandingowych. W Nowym Jorku, oczywiście jesteśmy w takim momencie lat 60., ona prawie wszystkie swoje pieniądze wydaje na materiały, rozstawia w swoim studio duże płótna, tak duże, że musi malować je na drabinie. I wtedy na czarnym tle powstają sieci takich białych plamek. Ona ma takie wspomnienie, że kiedy się długo wpatrywała w obrus pokryty jakimiś wzorami, tak jej się wydawało, że te sieci ją ogarniają, że ona jest częścią kosmosu, że ona się gdzieś wtapia w ten świat obrusowych oczek. No i w tej sieci jakby została. W tym czasie oczywiście nawracają te jej, jak już wspomniałam, to był trudny dla niej okres też, ten pierwszy okres amerykański, nawracają te lęki. Wkrótce studio zostaje wypełnione wyłącznie obrazami wciąż powtarzającego się motywu kropek i w pewnym momencie ona przestaje się ograniczać tylko do powierzchni obrazu, ale maluje ściany, maluje też samą siebie i mówi, że nasza Ziemia to tylko jedna kropka wśród miliona gwiazd w kosmosie. Kropki to droga do nieskończoności. Kiedy zatracamy naturę i nasze ciała kropkami, stajemy się częścią jedności naszego środowiska. Oczywiście widzieliście Państwo film niemalże z orgii, bo trzeba pamiętać, że jesteśmy w latach 60., kiedy seks, narkotyki, rock and roll przetacza się przez pokolenia młodych Amerykanów i nie tylko. I ona wraz z nadejściem tej epoki dzieci kwiatów coraz bardziej zbliża się też do idei sztuki zaangażowanej. Protestuje przeciwko wojnie w Wietnamie, organizuje Body Festival na Manhattanie. Hipisi się pod jej sztandarami rozbierają, palą amerykańskie flagi. No, w każdym razie to jest ważne, żeby wiedzieć, dlaczego marka też sięga po takiego artystę jak Kusama. Oczywiście obcowanie z jej sztuką, nie znając tej całej historii, jest przyjemne, bo kalejdoskopy ułożone z takich różnobarwnych kropek tworzą aurę snu. Przestrzenie nierealne, fantastyczne, niekończące się, takie wielkie instalacje obezwładniające, gdzie się wchodzi w takie systemy luster. Rzeczywiście ma się poczucie nieskończoności, nie wiadomo, gdzie się świat kończy, gdzie się zaczyna. Te pomysły wizualne z pogranicza instalacji, malarstwa i designu są wykorzystywane przez kreatorów mody. I oczywiście Louis Vuitton tutaj jest na pierwszym miejscu. Jedna z chyba z najbardziej znanych i rozpoznawalnych współprac na całym świecie, w rezultacie której powstaje kolekcja produktów sygnowanych nazwiskiem Yaoi Kusamy. Większość typologii z oferty marki rozpracowuje artystka, od ubrań przez akcesoria, na zegarkach kończą, czyli oczywiście za tym też stoją wielcy celebryci. Tu Państwo rozpoznajecie George Clooney, a obok właśnie z tą dynią sama Yaoi Kusama z projektantem Max Jacobem. To jest zdjęcie z 2008 roku. Ponieważ jakby odwołuje się Louis Vuitton do tego doświadczania rzeczywistości przez klienta. Klient ma przeżywać, on ma wejść do jakiegoś miejsca i poczuć jakąś niezwykłość. Tak jak Yaoi Kusama przeżywała te swoje halucynacje, słyszała głosy, rozmawiała z roślinami, tak Louis Vuitton zaprasza do swojego butiku, żeby też przeżyć coś niesłychanie innego.
Więc w 2012 roku ona napełnia wszystkie sklepowe witryny kropkami. W środku mamy też jakieś takie psychodeliczne wizje, gdzie z podłóg wystają ośmiornice. No, cała strategia zakłada generalnie atak na percepcję widzów. Oczywiście nie tylko to się dzieje w sklepach, to dodatkowo zostało zaangażowanych 7 specjalnych takich czasowych przestrzeni stworzonych po to, żeby ona mogła te swoje environment pokazać. I ten, kto odwiedzał, czy londyński Selfridges, czy paryski Pryton, które tutaj Państwo przykłady widzicie, no właśnie wkraczał w taki wykreowany przez artystkę świat, zupełnie jak z tych narkotykowych wizji. Widzicie Państwo, że to jest nawet ten motyw dyni, gdzieś można go odszukać w tych kształtach lamp. W każdym razie Louis Vuitton po raz kolejny pokazuje, jak przeprowadzić artystyczną kampanię, nadając swoim produktom niecodzienny, artystyczny kontekst. A oczywiście ci, którzy wiedzą, kim jest Yayoi Kusama, jaką ma historię, tym bardziej mogą, czy chcą się nawet identyfikować z taką kontrowersyjną artystką, która no, na tamte czasy rzeczywiście wprowadzała coś absolutnie nowego i jak widać do dziś jest jej sztuka inspiracją dla marek. I to marek nie tylko luksusowych, bo współpraca z X-Large wielu zdziwiła. Amerykańska marka zajmująca się modą streetwearową. Tutaj jest wykorzystany po prostu motyw kropek, który się znajdował na koszulkach, na bluzach, na czapkach, ale też ona wypracowała specjalną grafikę. Na niektórych z kreacji znalazły się jej własne portrety i to są portrety odwołujące się właśnie do tych lat 60. Czyli ona mówi, marka mówi do pokolenia młodych ludzi, mówi o czymś, co się wydarzyło ważnego dla pokolenia młodych ludzi w latach 60. Wydawałoby się, że marka Nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej na pewno nie potrzebuje art brandingu, ale jakże, proszę bardzo, mamy nawiązanie do właśnie Infinity Nets. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku zwraca się MoMA, zwraca się do Kusamy po to, żeby Państwo, nie wiem, czy widzicie, czy zgadujecie, co jest na ekranie. Otóż zwraca się do Kusamy o zaprojektowanie dekoracji deskorolek, które muzeum miało sprzedawać we własnym sklepie. No i powstał taki hipnotyzujący tryptyk deskorolek, który właśnie nawiązywał do Infinity Nets. No i zabawne jest to, że te deskorolki również mają uchwyt, taki uchwyt, dzięki którym można sobie je powiesić na ścianie, więc z jednej strony można je użyć po prostu sportowo czy rekreacyjnie, a z drugiej strony można je podziwiać jako dzieło sztuki. Kolejnym artystą, celebrytą, artystą marką to Jeff Koons. Jeff Koons, no ja może tutaj trochę do przodu wybiegłam, nazywając go od razu balonowym królem, no niemniej jednak to trochę o balonach będziemy teraz mówić. Od czasu pojawienia się w latach 80. Jeff Koons połączył idee i metody pop-artu, ale jednocześnie sztuki konceptualnej i łączenia sztuki z rzemiosłem i kulturą popularną, żeby właściwie stworzyć swoją własną ikonografię, bardzo kontrowersyjną, zawsze jednak wciągającą. Trochę jego praca bada, trochę jego twórczość bada takie współczesne obsesje na punkcie seksu, pożądania, rasy, płci, celebrytów, mediów, handlu i sławy, chociaż jest sam właśnie też celebrytą. On również zatrudnia rzemieślników i techników, którzy wykonują rzeczywiście te prace. Dla niego ręka artysty nie jest jakby tutaj ważną kwestią. Dla niego ważna jest wizja, a to, kto to wykona, już nie. Życie Koonsa to jest trochę spełnianie takich jego zachcianek, choć on je nazywa wizjami. Chciał być artystą, został najgłośniejszym twórcą swojego pokolenia. Chciał zrobić plakat filmu porno ze sobą i Ciccioliną w rolach głównych, a wziął z nią ślub. Chciał pielęgnować w sobie taką dziecięcą wrażliwość, a zarabia miliony na balonach. Jego sztuka ma oczywiście tyleż fanów, co krytyków, to Państwo możecie przypuszczać. Pierwsi widzą w tej sztuce doskonały komentarz współczesnej rzeczywistości, a drudzy efekciarski, krzykliwy, czy po prostu niesmaczny kincz. Ale Jeff Koons dokładnie wie, co robi i wie, dla kogo robi. Celuje przede wszystkim w amerykańską klasę
klasę średnią, trafia do bardzo szerokiej publiczności. Jako ośmiolatek kopiował już starych mistrzów, sprzedawał je potem te kopie w sklepie meblowym swojego ojca. Oczywiście to jest artysta wykształcony, studiował w Maryland Institute College of Art w Baltimore, a potem w Art Institute w Chicago, ale zaraz po skończeniu studiów został uznany za jednego z najbardziej obiecujących współczesnych artystów. No i oczywiście Państwo już widzicie te inspiracje. On jest kontynuatorem idei dadaizmu, popartu, używa przedmiotów codziennego użytku, zabawek jako takich ready-made, inspiruje się reklamą. Jego dzieła często przypominają takie powiększenia takich drobnomieszczańskich bibelotów. Najbardziej znane jego dzieła możemy tak naprawdę zobaczyć we wszystkich muzeach świata, albo nawet przed muzeami, dlatego że chyba takie pierwsze dzieło, które ja widziałam i z którym się mogę z Państwem podzielić, to są tulipany. Tulipany chyba najbardziej rozpoznawalne. To są wszystko dmuchane, jakby w cudzysłowie dmuchane rzeźby. Te wszystkie formy, które on wybiera, zwierzęce czy właśnie takie floralne, psy, króliki, wyglądają po prostu jak gigantyczne balony, tyle że wykonane są ze stali i wykonane są, one są ogromne i ważą tony. Przypominają takie właśnie dmuchane balony, które są niesłychanie misternie wykonane. Te, które tutaj Państwu pokazuję, które ja widziałam przed Muzeum Guggenheima w Bilbao, są częścią serii Celebration. To jest taki bardzo kolorowy punkt połyskujący na tle srebrnej ściany Muzeum Guggenheima w Bilbao. Został położony na tarasie tego muzeum zupełnie jakby przypadkiem, natomiast przyciąga oczywiście wzrok każdego przechodnia bez wyjątku. To są ogromne obiekty, one mierzą po kilka metrów. Co ciekawe, powiedziałam, że one są właśnie bardzo precyzyjnie wykonane. Co ciekawe, dla uzyskania zamierzonego efektu potrzebne było aż 250 godzin ręcznego szlifu. No i to jest oczywiście praca, którą też Państwu na pewno jest znana. Michael Jackson and the Bubble. To jest przełom w karierze artysty. Osobliwa bardzo rzeźba króla popu. Pokazany z ulubionym szympansem. Całość tak wygląda jak powiększona tandetna figurka właśnie w takim stylu straganowego rokoko. No i od tego momentu ten konsumpcjonizm, popkultura, kicz stały się takim etykietami Kunsa, czy produktów Kunsa, czy jak on sam mówi, towarów, bo rzeczywiście Jeff Koons to prawdziwa fabryka, on dysponuje całym sztabem wykonawców, pomocników, ma ich ponad setkę, więc dzisiaj artyści też stali się jakby producentami. Ta rzeźba Rabbit w 2019 roku została sprzedana za ponad 91 milionów dolarów i tym samym Koons został najdroższym żyjącym artystą. Metrowa rzeźba, która też się przekształciła z czasem w taki obiekt pożądania biżuteryjny. On się długo przed biżuterią wzmagał, ale tutaj przyszła z pomocą jego żona, która razem ze swoją partnerką biznesową założyły firmę, w której właśnie wyprodukowały taką, no nie po to ją założyły, ale między innymi wyprodukowały takiego oto platynowego króliczka, bo odwołując się do tego, że królik jest symbolem dobrobytu, no ale oczywiście też jest tym dziełem, które przyniosło samemu Koonsowi i światową sławę, i gigantyczne pieniądze. Mówiłam o tym, że umiał kopiować, czy jako dziecko kopiował starych mistrzów i w tej serii The Gazing Balls on prowadzi dialog z artystami z przeszłości, takimi jak Tycjan, czy El Greco, Courbet, czy Monet. No tutaj mamy Perugino, Madonnę z Dzieciątkiem i Czterema Świętymi i oczywiście Siadanie na trawie Maneta. Każde dzieło zawiera taką błękitną kulę, czy niebieską szklaną kulę, która stoi na aluminiowej takiej półeczce przymocowanej przed obrazem, więc zarówno widz, jak i obraz znajdują odbicie w tej kuli i dzięki takiemu prostemu posunięciu
malarstwo i rzeźba jakby łączą się w celu uzyskania takiej największej, maksymalnej percepcji zmysłowej. Kim dla przeciętnego człowieka jest Kunz? Jest artystą, celebrytą, kojarzonym raczej z plotek niż z artystycznego dorobku. No, Kunz to jest postać symptomatyczna dla naszych czasów, więc nic dziwnego, że dla takiej marki jak H&M Kunz jest świetnym wyborem, bo jego rozpoznawalność jest na tyle wysoka, że może być atrakcyjna dla szerokiej grupy. No i przed Państwem jedna z najbardziej znanych prac Kunza, Balloon Dog, rzeźba odwzorowująca no, takiego pieska, którego kuglarze cyrkowi robią z baloników. No i oto na górze ekranu widzicie Państwo torbę z wizerunkiem tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł o wartości mniej niż $50 z wizerunkiem dzieła, za które w Christie zapłacono ponad 58 milionów dolarów. Masowo wytwarzany produkt, nobilitowany przez znane, drogie dzieło i przez markę właśnie artysty. I ten pomysł zadziałał. No, wrócę do słów Igora Gałązkiewicza. Masowa wyobraźnia potrzebuje gwiezdnego pyłu. Tak był promowany, tak tutaj Państwo widzicie, jakbyście byli w tym czasie na Fifth Avenue w Nowym Jorku, to taki nieoczekiwany widok mogliście zobaczyć, zapowiedź właśnie produktu Kunza przez niektórych zwanego królem kiczu. No takiego człowieka, którego figlarne rzeźby dały sztukę masom, ale nie tylko masom, bo tutaj balonowy pies pojawił się nie tylko na torebkach, ale także na porcelanowych, tak proszę Państwa, to jest porcelana na porcelanowych talerzach stworzone przez Bernardo, starą francuską manufakturę z Limoges. Talerze z wypukłym reliefem wyglądają rzeczywiście jakby wykonano je z pomalowanej stali. Wyprodukowano tylko 2300 sztuk, sprzedawano je tylko w Museum of Contemporary Art w Los Angeles i to w dodatku po jednej sztuce dla klienta, budując ten ekskluzywny kolekcjonerski walor, bo oczywiście my wiemy, że to, co jest mało dostępne, jest bardziej pożądane. Balon Venus Jeffa Kunza odbija widza w każdym tym wybrzuszeniu, w krzywiźnie tego lustrzanego korpusu ze stali i odbicia mają sprawić, że czujemy się jakoś uwzględnieni jako widzowie, chociaż wszystkie te zwroty, wszystkie te erupcje, jak powiedział pewien krytyk, przypominają raczej przepukliny. W każdym razie tutaj jest kolejna kontrowersja, bo wykonanie rzeźby w kształcie balonu z takiej późno paleolitycznej kamiennej statuetki zwanej Venus Willendorfa, przedmiot, który mógłby wygodnie usiąść w dłoni, a następnie użycie skanera CT do powiększenia, do wykonania tej wielkiej wersji, wydaje się dla wielu zdecydowaną przesadą, bo Venus Willendorfu ma 11 cm, to jest figurka z epoki górnego paleolitu, przedstawiająca postać kobiecą, została znaleziona w 1908 roku podczas prac drogowych w pobliskiej miejscowości Willendorf w Austrii, no i on ją tutaj przywołuje właśnie w takiej popowej wersji, jako dzieło sztuki, ale potem cóż z nim robi? I oto Venus Kunza pojawia się w zupełnie innym kontekście. Ekskluzywny szampan marki Dom Pérignon, szampan produkowany przez Moët Chandon. Dom Pérignon jest produkowany 1921 roku. Jest szampanem typu vintage, co oznacza, że wszystkie winogrona użyte do produkcji pochodzą z tego samego rocznika. W przypadku słabych zbiorów rocznik po prostu nie trafia na rynek. Państwo pewnie też pamiętają, jeśli oglądacie Bonda, ja jestem wielbicielką filmów o Jamesie Bondzie, więc tam jest taki moment, kiedy Goldfinger zaznacza, że niewybaczalny jest picie rocznika 53 w temperaturze powyżej 3 stopni. Więc też jest to taki kultowy szampan, więc nic dziwnego, że spotyka się z kultową marką artystyczną. I dla dekoracji tego szampana marka zaprasza czołowych artystów ze świata sztuki. Kunz tutaj przygotowuje limitowaną edycję opakowania szampana właśnie w kształcie Wenus. I zupełnie w innym kierunku zmierza następna nasza postać, bo jest to Renzo Piano. Renzo Piano, rocznik 37, więc już pan 83-letni, wybitny architekt, pochodzi z
rodziny o wielkich tradycjach w branży budowlanej. Jego ojciec i dziadek, wszyscy wujowie byli właścicielami firm wykonawczych, a mimo to wybór profesji nie był dla Piano oczywisty, nie znalazł uznania w jego rodzinie i on to podkreśla do dzisiaj, dlatego że nawet to oddaje nazwa jego biura, Renzo Piano Building Workshop, czyli warsztat budowlany Renzo Piano, w której nie ma ani jednego słowa nawiązującego do architektury, natomiast nie przeszkadza mu to być jednym z najbardziej, znaczy z wybitnych architektów, najbardziej pomysłowych, twórczych, współczesnych projektantów, który ma w swoim dorobku i muzea, i budynki komercyjne, plany urbanistyczne, a nawet projekty statków czy samochodów. Jest również laureatem Nagrody Pritzkera w 1998 roku. Państwo wiedzą, że to jest nagroda, taki Nobel architektoniczny, przyznawany żyjącym twórcom, których prace miały znaczący wkład w rozwój architektury. No bo jakiż to jest jego wkład? Poznajecie Państwo sylwetkę paryskiego Centre Pompidou, uważane co prawda za przykład jego miłości do techniki, ale on się kompletnie z tą definicją nie zgadza, dlatego że on opowiada, tutaj cytuję, miała to być radosna maszyna, konstrukcja prosto z książek Juliusza Verna. Uważanie tego za gloryfikację techniki jest nieporozumieniem. Tutaj widzimy tą bryłę z zupełnie innego punktu widzenia, bardzo zabawna, pełna koloru, pomyślana jako taka właśnie miejska maszyna, ale miała wyglądać trochę tak, jak on sam mówi, jaka taka rzemieślnicza robota majsterkowicza amatora. No i najciekawsze było to, że wszystko można było, te wszystkie jakby wnętrzności można było na tym budynku zobaczyć. Japońskie lotnisko Kansai w Osace w 1994 roku. Znana jest anegdota, że w czasie przejażdżki po oceanie na pytanie zrozpaczonego burmistrza, gdzie usytuować nowe lotnisko, no bo oczywiście Osaka, jak wszystkie japońskie miasta, cierpi niedostatek terenów budowlanych, wskazał na wodę i powiedział: o tutaj. No i port lotniczy właśnie wybudowany jest na sztucznej wyspie. Jednym z takich spektakularnych obiektów jest centrum Kanaków w Nowej Kaledonii. Kanakowie, rdzenni mieszkańcy Nowej Kaledonii, francuskiego terytorium zamorskiego, tutaj zostali uhonorowani w taki oto sposób. Oczywiście zrozumienie kultury tutaj Kanaków jest najważniejszym elementem w tej pracy, bo po pierwsze ten projekt pokazuje talent Kanaków do budowania, a po drugie wykorzystuje nowoczesne materiały, takie jak szkło, aluminium, stal, i to wszystko razem połączone no daje taką niesłychaną budowlę. Whitney, nie mylić proszę ze słynną piosenkarką, to potoczne określenie Whitney Museum of American Art, jedno z najważniejszych muzeów sztuki współczesnej w ogóle, mieszczące się w Nowym Jorku, które pokazuje zbiory dzieł sztuki amerykańskiej XX i XXI wieku. Renzo Piano, uczeń Louisa Kahna, laureat Nagrody Pritzkera, przebudowuje, czy buduje nową siedzibę, która wygląda tak. On projektował ten gmach Whitney od 2005 roku. Zaprojektował go, nie mamy tutaj dużo czasu na temat rozmów o architekturze. Szkoda, bo Renzo Piano jest wybitnym architektem i świetnym tematem do opowieści. Ale dlaczego przytaczam Whitney tutaj jako przykład w naszym adbrandingu, pokazując Renzo Piano jako markę, bo on nie tylko jest marką jako architekt dla zbudowania muzeum, czy tych budowli, które pokazałam, ale jeszcze robi coś innego. Widzieli, chyba sami chyba Państwo widzicie tą konotację. Pojawiły się pionowe zaszewki imitujące subtelnie żebrowaną fasadę. Max Mara wykorzystuje tę szansę, żeby marka pojawiła się w otoczeniu prestiżowej instytucji i uznanego architekta. Oczywiście na tej torebce taki napis Państwo też zobaczycie.
Czas nam się kończy, ale koniecznie Państwu jeszcze muszę opowiedzieć o Marino w bardzo dużym skrócie, bo już tego czasu nie mam. Rocznik 49, 71 lat, amerykański architekt, obsypany nagrodami. Poznał, wszedł w high society dzięki temu, że Andy Warhol zatrudnił go do remontu kamienicy. To był chyba 78 rok. No i on w związku z tym wszedł jakby w taką znajomość z elitami i zaczął, zrobił coś, czym dzisiaj my nie mamy w ogóle problemu, bo my wiemy, wchodząc do butiku dzisiaj ekskluzywnej marki, że zobaczymy coś nowego, coś innego, że ten wystrój wręcz będzie inny. Ale to właśnie zawdzięczamy temu człowiekowi. Marino jest kolekcjonerem, Marino jest kuratorem, Marino jest oczywiście przede wszystkim architektem, projektantem wnętrz. Pierwszy właśnie ten Barney's New York City, to był ten butik, który zmienił nasze postrzeganie. Coś, co dzisiaj jest oczywiste, tak jak powiedziałam, przed tym butikiem nie miało miejsca. I to on prowadzi taką wysublimowaną, wyrafinowaną grę o uwagę klienteli. Ja tutaj Państwu szybciutko pokażę przykład takiego splatania architektury i sztuki, bo otóż tutaj mamy Chanel, do którego on zaprasza artystę Jean-Michela Otoniela, który słynie z takich prac zrobionych z koralików. I oczywiście jest bezpośrednie nawiązanie do sznuru pereł noszonych przez Coco Chanel, więc ta instalacja, która się pojawia tutaj, sam Jean-Michel Otoniel, o którym chciałam Państwu troszkę więcej odpowiedzieć, ale już nie mamy czasu, ale jeszcze tylko pokażę tą instalację z innego punktu widzenia. Największy butik Chanel na 57 w Nowym Jorku. I ostatni przykład Bułgarii. Jakby pokazuje ten rzymski butik, jak Marino czyta, za każdym razem czyta markę, czyta jej dziedzictwo, tożsamość, wizerunek, przenosi na projekt, opowiadając o marce przez sztukę i przez architekturę. Oczywiście Bułgarii, włoska spółka założona pod koniec XIX wieku, działająca w sektorze tych produktów luksusowych, no musi mieć też swoistą oprawę. I on zaprasza Johanna Creightena, flamandzkiego rzeźbiarza, którego rzeźbę wstawia do tego budynku, do tego pomieszczenia, do tego wnętrza. Rzeźbia, która jest takim kontrapunktem w tym pomieszczeniu i oczywiście jest interpretacją klasycznej rzymskiej kolumny. I na koniec chciałam, jeśli Państwo jeszcze pozwolicie, te 3 minuty, żebyśmy weszli do tego pomieszczenia. To już ostatnie nasze pomieszczenie, które zobaczymy. Nasz bohater odpowiada na pytania. Oczywiście znowu sam film jest zrobiony, żeby pokazać jego niesłychany image, bo jak Państwo widzicie, on ma taki swój osobisty jeszcze image takiego motocyklisty wytatuowanego. I pytanie pada, co takiego nigdy nie wyjdzie z mody. I on mówi, myślę, że oryginalność i prawda. Zastanawia się, czy myślałem o kimś szczególnym, gdy projektowałem przestrzeń. No, przestrzeń, którą Państwo tu widzicie. I zgadnijcie, jaka postać przychodzi mu do głowy. Nagle mówi o tym, że pomyślał o Liz Taylor, którą miał szczęście poznać właśnie przy okazji poznania Warhola w jego posiadłości, kiedy rozpoczynał dla niego pracę. I na początku był rozbawiony tym pomysłem, że to właśnie ona wpadła mu do głowy, ale potem pomyślał, że to bardzo właśnie efektowne kobiety powinny być odbiorcami tego produktu w tym butiku. I zaczął myśleć o tym, że to może być Daphne Guinness albo pewna księżniczka z Kataru. Kim byłaby ta wspaniała kobieta, która może dzisiaj być gościem Bułgarii. Ale potem jakby na końcu tego mówi tak. Największy luksus to nie pojedyncza rzecz.
Zawsze mówię, że największe luksusy w życiu są światłem, przestrzenią i czasem. Nigdy nie masz dość żadnego z nich. Proszę Państwa, na tym kończymy naszą opowieść, ale mam nadzieję, że nie rozstaję się z Państwem na bardzo, bardzo długo, ponieważ od początku września zapraszam na stronę www.uncommonground, gdzie będziemy się z Państwem dzielić wiedzą z dziedziny art brandingu, z wiedzą z dziedziny sztuki, ale też i takiego lifestyle'u. To jest strona, wspominałam o tym, że mamy w planach konferencję, miała być w czerwcu, potem była przeniesiona na wrzesień, dzisiaj planujemy ją na czerwiec 2021 roku, a będziemy do tej konferencji Państwa prowadzić właśnie poprzez ujawnianie kolejnych odsłon art brandingu. Także już dzisiaj Państwa na ten profil nasz zapraszam. Będzie dużo bardzo różnych informacji, być może też podcastów, być może też nagranych wykładów. Ja jeszcze Państwu tylko chciałabym pokazać rozliczne źródła, z których pobierałam cytaty fotograficzne, zdjęciowe, ale też i wiedzę. Wiem, że koleżanki na każdym wykładzie polecały Państwu książkę Art Branding i projektowanie doświadczeń. Ja również ją polecam, ale polecam, żebyście Państwo poszukali tych perełek, których nam wciąż jeszcze w Polsce brakuje, ale mamy nadzieję, poprzez Uncommon Ground i poprzez nasze wykłady uświadamiać, jak niesłychane jest to bogate źródło możliwości dla marek korzystania ze sztuki. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze zobaczę, czy są jakieś pytania na czacie. Jeśli nie, to serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na naszą stronę. Dziękuję jednocześnie za cały ten czas, który Państwo spędziliście z nami na tych 6 wykładach z cyklu Art Brandingu, ale być może są wśród Państwa też ci, którzy z nami byli dłużej. Bardzo dziękuję i zapraszam na następny raz.